Otwórzmy Księgę Jego Życia, księgę, która właśnie zaczyna się wypełniać. Tempo życia tego czarującego Kubańczyka, jak również tempo jego pracy i mędrkowania jest tak zawrotne, że aż boję się o możliwe tego następstwa. Formowanie i rozwój artystyczny Marka Rybonia obserwuję już właściwie od dekady. Proces, który przebiega w jego dwóch atelier w Żylinie oraz Wietawskiej Swinnej, jest wypadkową intensywnych starań, niewiarygodnej pomysłowości, ale przede wszystkim codziennej harmonii. Całkowite zatracenie się w sztuce ma swoje granice ze względu na zaangażowanie w prowadzenie rodzinnej firmy, która to zapewnia relatywny spokój funkcjonowania szeroko rozgałęzionej rodzinie. Oczekiwane jest przyjście kolejnego potomka, kontynuatora rodu. Jego żylińskie atelier emanuje atmosferą już właściwie o charakterze galeryjnym, gdzie oprócz rzeźbiarza i jego twórczej asystentki Martuszki, ozdobą są jego rodzice i córki, którym dowodzi urocza Tinowiewa, poetka i troskliwa małżonka. Czar atelier dopełniają praktycznie niewyczerpalne zasoby specjalnej ryboniowicy i specyficznego wina. Teraz może oddamy wreszcie głos autorowi wystawy, pan Marek Rybon. Dziękuję pięknie. Wszystkich was witam. Ja chcę się podziękować panu redaktorowi Nowotnemu Ivanovi, który jeszcze nafotil nejaké materiály, ktoré si pozrieme rodičom, vytvarníkom Pavlovcom, mojej asistentke Martuške a dcerám, lebo v podstate to umenie je obrovský dar spoločnosti a naopak to častokrát ten vytvarník nie je s rodinou a niekedy viac vytvarník s vytvarníkmi alebo vytvarník s dielom. Takže ďakujem pekne a môžete preložiť. Przede wszystkim chciałbym Państwa przywitać, podziękować za przyjście. W drugiej kolejności chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi Nowotnemu, Dyrektorowi Instytutu, Kuratorowi Wystawy, Panu Ivanowi Kellerowi, asystentce Martuszce, która jest tam z tyłu się chowa, nie chciała, żebyśmy ją widzieli, rodzicom i właściwie przede wszystkim córkom, ponieważ zawsze jest to tak, że życie artysty odbywa się często na niekorzyść jego rodziny, dlatego bardzo serdecznie dziękuję rodzinie za cierpliwość. A rzeczy, że ta wystawa jest właśnie poniata troszkę w farbach zastawy Polska. Są tu nowe rzeczy, które są większością robione w tym roku. Tak. Wżdy ta wystawa się orientuje, etabluje na nowy priestor a są to nowe rzeczy. To ma zmysł wystawać pre nas. Ta wystawa nawiązuje do barw flagi, polskiej flagi, biało-czerwonej. Prezentowane tutaj dzieła są dziełami nowymi, ponieważ pan Rybon wychodzi z założenia, że każda wystawa, każda planowana wystawa wymaga specjalnego podejścia indywidualnego i stąd te specjalnie przygotowane dzieła. Ja pozywam was na czerwone wino, koniak, a białe korbaczyki. Także zapraszamy na wino czerwone, na koniak i na korbaczyki. Wszystko z atelier pana Rybonia, oczywiście. Tak, tak. Pan autor nie tylko się włożył do programu i stronę kuratorem, ale i do pociestą, także i za to, tak, też dziękuję.